I witam po przerwie. Dużo mam. Okej. Tak patrzę, kurczę, co by tu jeszcze robić, bo widzę, że... Lahore. Baraki w Nibiru. Widzicie, mógłbym zaatakować... Zaatakować tego, no jak mu tam... Asiokę, nie? Hindusów w sensie. Ale nie będę tego robił z dwóch powodów. One doesn't discover new lands without losing sight of the shore. Nie będę tego robić z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że chcę wykoczyć Greków, a po drugie dlatego, że oni są silni i mają... Co? Mają? Nie, nie mają dużego tego swojego państwa. Ile tu masz miast? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, plus stolica. Kurczę, strasznie są te kraje tutaj porozrzucane przez to, że sobie podbijały te barbarzyńskie wioski. Teraz oni mają strasznie tutaj miszmasz jest, jeśli chodzi o miasto. Ale to dobrze, bo też im to będzie przeszkadzało. Tak. Będzie im to przeszkadzało w momencie, gdy... przyjdzie do ekonomii. Im większa tego się stolicy i niepołączenie szlakiem handlowym ze stolicą powoduje duże koszty utrzymania. Połączenie szlakiem handlowym ze stolicą sprawia, że... Nie. Szlakiem handlowym połączenie ze stolicą sprawia, że... Koszty utrzymania odległości od miasta zmniejszają się. Kurczę. Nie mogę się skupić. Nie, coś się dzieje. Widzicie, na przykład Kisz przeżyło granicę. No dobra, budujmy warsztaty, porozwijemy trochę te miasta, które nie mają jeszcze rozwijać, znaczy rozwinięcie mają. O, mamy wielkiego naukowca.
będziemy mogli do niego dać super jako specjalistę, dzięki czemu będziemy mieli dodatkowo 1 punkt do produkcji i 6 punktów dodatkowych do baje. To jest dużo. Galileo Galilei się urodził. No, super. Tomi, graj. Dobra. A ty, panie, zafunduj nam rozwoju. Baraki, poproszę. Jeszcze musicie wiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ każda zakończona wojna przydzielona jest, kończy się traktatem pokojowym. Traktat pokojowy trwa 10 tur. I w przeciągu tych 10 tur nie możemy zaatakować wroga, z którym podpisaliśmy takowy traktat. No, jest to logiczne i to jest takie swoiste zabezpieczenie gry przeciwko temu, żeby na przykład wrogowie nie atakowali. Wow. No, katedra Amsterdam to jest fajne. To jest dobre przeciwko sytuacjom, gdzie wrogowie na stopie nas atakowali. Trebuszetów i 6 metrów. Okej. What gunpowder did for war, the printing press has done for the mind. Dobra. Rozwijają daje okolice Ur, ponieważ niedługo będziemy części zamienne w 20 tur. Świetnie. Uniwersytet. Dobra. Budujmy armię, którą pokonamy Greków. Spierdalaj. On teren zalewowy, czy... Nie, to jest za wzgórze, tak. Nie, musimy się nauczyć szanowania swoich. Chciała, żebym przejął zorganizowaną religię. Ale ja nie przejmę tego, bo wolność religijna pozwala na lepsze kontakty handlowe. Dobra.